hip-hopa flow. A tu mamy otik. Troszkę do góry, jakby praktycznie w tym samym miejscu się zaczynają. Dobra. Ale malutko. To do zobaczenia. Do zobaczenia, obry. Otik. Tym razem. Ciach. No, zaczyna się dobrze. Tutaj pyk, żeby nie przesadzić, już tak korciło mnie na tego dropa. Aha, i to obok leci widzę hip-hopa, a tutaj no, na otiku już jest trzepanie. No, jakieś takie małe dropy to pewnie. No ale powiem tutaj już w przeciwieństwie do hip-hopy już jest trasa bardziej wymagająca. Trzeba uważać. Trochę mnie... Ach, chciałem to skoczyć. Dobra, nie będę przeginał pałę, bo nie znam trasy. Na razie jest spoko. Na razie jest spoko. Pierwszy przejazd. A, tu już taki większy. Uwaga! Nie, no. No mówię, pierwszy raz to jadę, to nie jadę na pałę wszystkiego. Powodzenia! No powiem, że ta okej, jest do skoczenia dla mnie, ale bez full face'a tu się nie pakuje, kurde. Otik jednak jest wymagający, powiem. Jest tu co robić. Ciach. No tu już jest w porównaniu do hip-hopy. Ja bym powiedział, że jest o jeden level wyżej. Tu. Z jednej strony, z drugiej. Tutaj bokiem tędy też można. W razie czego. To jest taka rozkmina trasy. Tamte pierwsze dropiki są do polecenia. Ale tu jadę dużo na heblach, bardzo dużo. O, spoko. One są takie... Jak widzę lądowanie, to biorę.
chwila. Ale geniusek tutaj się sprawdza. Kurde, powiem wam, że... Swoim hardtailem tu bym miał problemy. Genius stabilnie jedzie. Kejlak by tutaj... I cały czas sztyca w dół. Tu w prawo, w prawo. Okej. Ciach. Także to jest taka trasa enduro. Naprawdę taka leśna, prawdziwa enduro trasa. A że ja strój XC, jak taki łosiek tu jadę. Ale to wynika też z tego, że w Szczecinie, no gdzie my mamy jeździć enduro ogólnie. Trochę inne trasy. Opa. Tutaj dropik taki też był. Wszystko jest do pojechania tak naprawdę tutaj. Jak ktoś ma odrobinę skilla, nie jest to po prostu trasa dla... Aha, tutaj takie coś, dobra. Nie jest to trasa dla totalnego początkującego, ale jak już ktoś trochę jeździ, to może sobie poradzi. Ciach. Tu też jeszcze nie dobrze lądowania nie widziałem. No, nie ma co przeginać, słuchajcie. Nie ma co przeginać pierwszy raz. Ciach. Ależ ten geniusik mi się podoba. Ależ on jest taki wdzięczny. O, ciach. Mała chopka, mięciutka. O, tutaj by się chciało rozpędzić, ale... Ale nie. Na hebelka. Otesanek. Tu w prawo jest otesanek. Czarna trasa, czyli jadąc otikiem dojeżdżamy do czarnego otesanka. No i jest jeszcze z czarnych Bestyja. Ale to myślę, że ja nawet nie podchodzę. Tu już powiem wam, ktoś kto mało jeździ, to będzie miał problem. Op. Było podparcie nogą. Tu też będzie. Tu też będzie, bo trzeba było tu bokiem jechać, tak. Jadąc bokiem, podparcia bym nie miał. A tak, mówię. Skill taki, a nie inny, więc... Więc widzicie, kurczę, nie ma kozaczenia. Naprawdę, nie ma kozaczenia. To jest poważna sprawa. Krzywdę sobie naprawdę można zrobić. Na tej trasie już tak. Pyk. Uła. Dupsko zasiadło, sztyca cały czas opuszczona. Można lecieć. Ale naprawdę tutaj już rowerem XC obawiałbym się. Tutaj ten drop dla mnie już za grubo. Uff.
tutaj duży wykrzyknik. No, jest do pojechania. Tu się podpieram, bo jest stromo. Ja sobie go trochę inaczej zaatakuję od tej strony. To jest wszystko do zjechania, do pojechania. I tutaj od razu mała hopa, dobra. Ale powiem, że na pierwszy raz to broń Boże, to z bomby jechać. Oto tak rozgrzewkę na hip-hopie sobie 3 razy zrobiłem, ale tutaj pokora. Rock gardeny, jest gdzie się pośliznąć. Yeah. Naprawdę trening ostry tutaj jest. No tutaj moja Ania by się zapłakała. To już jak ktoś jeździ tak rekreacyjnie tylko, to nie wjeżdżajcie notik. Jest grubo. Tak uczciwie mówię. Dżiniusik karbonowy. Fajnie to się zachowuje. To trochę trzeszczy gdzieś na łączeniach. O. No tutaj się podpieram. Tu się podpieram, bo śliskie kamienie są. Także. Dobra. To już luz. Ale no trudne momenty, trudne naprawdę. Ja oceniam tą trasę dla siebie jako trudną, zobaczcie. 2850 przelot, tam przewyższenie nie pamiętam ile. I wyjeżdżamy w Solisku. O ile nie pomyliłem, jak coś pomylę, to przepraszam. Solisko, tak. Przy wyciągu na Halę Skrzyczeńską. Oczywiście ten wyciąg nie działa. Tutaj mamy zjazd. O. Jazda geniuszem skotowym jest zacna. Tyle wam powiem. No i zobaczymy drugi przelot Otika. Ten jak na pierwszy raz, jak na mnie, uważam za udany. Pięknie on wchodzi w te hopy. I teraz zjeżdżam po prostu kawałek w dół tutaj do tego głównego wyciągu Mountain Sky Resort. Tak to wygląda. To jest dosłownie kawałek. No i za chwilkę będzie Otik po raz drugi. Jeszcze dojadę ten zjazd, żebyście widzieli po prostu skalę, jak daleko to jest. Dąsia, sygnalizacja.
No, gna się tutaj, fajnie jest. Tylko nie podoba mi się to takie plastikowe czyszczenie. Ale to jest kwestia odpowiedniego serwisu roweru. No, Otik, level razy powiedziałbym 5 w stosunku. Tutaj proszę bardzo, to jest wypożyczalnia, gdzie tego Geniusa. Tutaj mają Scotta, jakby ktoś lubił. Ja lubię Scotta, fajne rzeczy robią. Genius to teraz potwierdza. No i tutaj już mamy wyciąg po raz kolejny. To jest taki skrót zrobiony, wesoły. I już. That's all, folks.